Witajcie serdecznie, kochani. To znowu ja, Hania, ciocia Hania z pomysłowego kufra. Witam Was serdecznie w kolejny czwartek. Na moim zegarku właśnie minęła godzina 18:30, czyli czas na poczytajki. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będziemy śledzić dalsze przygody Sindbada Żeglarza w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy oraz historię o koniku Garbusku i jego przyjacielu, jego wybawicielu Iwanie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam serdecznie, dołączcie do mnie, odezwijcie się, powiedzcie, co u Was słychać. Bardzo chętnie Was pozdrowię tutaj z nagrania na żywo. Zapraszam serdecznie do słuchania. Usiądźcie sobie wygodnie, tak żebyście czuli się naprawdę tak wypoczęci i wygodni. Możecie zamknąć sobie oczy albo popatrzeć, jak czytam dla Was książki. To co? Gotowi? Chcecie bajki? Oto bajka. A przed Wami poczytajka. Sindbad Żeglarz, podróż druga. Sindbadzie, mówili moi bliscy, nie narażaj się na niebezpieczeństwo. Wspomnij okropności pierwszej wyprawy i zastanów się, co może spotkać cię tym razem. Ale ja, Sindbad, słynny żeglarz, podjąłem już decyzję. Na bazarze kupiłem nowy ładunek przypraw, ziół i innych kosztownych towarów. Znalazłem statek płynący do odległych Indii, pożegnałem się z rodziną, przyjaciółmi i wszedłem na pokład. Przez wiele tygodni żeglowaliśmy, nie widząc lądu. Pewnego dnia jednak znaleźliśmy się w pobliżu wyspy. Ani kapitan, ani nikt z załogi nie miał pojęcia, gdzie się znajdujemy. Ponieważ kończyła się nam żywność i woda, postanowiliśmy zejść na ląd. Wyspa była istnym rajem. Wokół rosły gęste drzewa, trawa miała soczysty kolor i była miękka, niczym łoże. Kwiaty pachniały cudownie, a z krzewów zwisały dojrzałe pomarańcze i cytryny. W rzekach płynęła czysta, słodka woda. Postanowiłem rozejrzeć się nieco. Wkrótce poczułem zmęczenie i położyłem się w głębokiej trawie, by odrobinę odpocząć. Ech, to musi być raj, powiedziałem. Może się trochę zdrzemnę. Słodkie wonie unoszące się w powietrzu uczyniły mnie śpiącym. Wkrótce zasnąłem kamiennym snem, myśląc o rodzinie w Bagdadzie. Gdy się zbudziłem, nie wiedziałem, gdzie jestem. Nastał już wieczór, a wokół mnie panowała głęboka cisza. Skoczyłem na równe nogi i rozejrzałem się. Na horyzoncie dostrzegłem żagle statku. Jednak przy brzegu nie było nic. – Mój statek! Mój statek! – zawołałem przerażony. – Zostawili mnie tutaj! Zapomnieli o mnie! Sindbadzie, dlaczego nie pozostałeś z rodziną i przyjaciółmi? Już raz Allah wyratował cię ze śmiertelnego niebezpieczeństwa, ale tym razem nadszedł twój koniec. Raz jeszcze począłem krążyć po wyspie, nie znalazłem jednak żadnej istoty ludzkiej. Wkrótce zapadła noc i ogarnął mnie strach. Mogą tu być straszliwe potwory, które napadną mnie podczas snu. Przez całą noc nie mogłem zmrużyć oka i z radością powitałem nadejście świtu. Wspiąłem się na najwyższe drzewo, jakie mogłem znaleźć, by rozejrzeć się po wyspie. W samym sercu pustkowia dostrzegłem jakiś biały kształt. Teraz byłem pewien, że znajdę pomoc. Gdy jednak dotarłem na miejsce, moje zdziwienie nie miało granic. Cóż to był za dziwny dom? Składał się z ogromnej, białej kopuły, a otaczał go wieniec gałęzi.
Uprzedłem kopułę dokoła, licząc kroki. 100 kroków? Zdziwiłem się. Taki ogromny dom bez drzwi i okien. Ciągle jeszcze usiłowałem znaleźć wejście, gdy nagle słońce zaczęło niknąć. Pomyślałem, że oto nadciągnęły czarne chmury burzowe. Lecz gdy spojrzałem w niebo, pojąłem, że znalazłem się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Allahu, zmiłuj się nade mną! Zawołałem. Dokładnie nad moją głową szybował ogromny ptak, którego potężne skrzydła przysłoniły słońce. Właśnie szykował się do lądowania i, o ile się nie pomyliłem, wybrał do tego akurat moją głowę. Drżałem ze strachu na całym ciele, gdy straszliwe ptaszysko zniżało się ku ziemi. To jest ruch! Rozpoznałem ptaka. Jest tak wielki, że swoje małe karmi słoniami. Teraz pojąłem, że to, co uważałem za dom, było ogromnym ptasim jajem. Byłem pewien, że oto nadszedł mój koniec. Lecz ruch mnie nie zauważył. Wylądował wprost w gnieździe i usadowił się na jaju. Byłem uwięziony pod jednym ze szponów ptaka i nie śmiałem drgnąć. Za każdym razem, gdy się poruszył, jego pierze łaskotało mnie w nos. Ze wszystkich sił powstrzymywałem się, by nie kichnąć. Gdyby ptak mnie zauważył, zginąłbym na miejscu. Po pewnym czasie ruch usnął, a ja zacząłem zastanawiać się nad swoim ratunkiem. Wpadłem na pewien pomysł. Zacząłem rozwiązywać mój turban i jeden koniec obwiązałem sobie mocno wokół bioder, a drugi przymocowałem do grubej niczym drzewo nogi ptaka. To jedyna możliwość, by wydostać się z tej wyspy, pomyślałem. Gdy ruch odleci, jutro o świcie, zabierze mnie być może na tereny zamieszkane przez ludzi. Przez całą noc nie zmrużyłem oka. Rankiem ptak zbudził się i rozprostował skrzydła. Serce biło mi jak oszalałe, o mało nie wyskakując z piersi, gdy ruch wzniósł się w powietrze. Wraz z nim wzleciałem w przestworza i ja, przywiązany do jego nogi. Ogromne ptaszysko zdawało się nie zauważać przerażonego pasażera na gapę. Wkrótce wyspa zniknęła mi z oczu. Lecieliśmy w kierunku otwartego morza. Po pewnym czasie ruch obniżył lot i wylądował na innej wyspie. Przez chwilę zrobiło mi się czarno przed oczami, gdy twardo uderzyłem o ziemię. Witaj, Asiu, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Stwierdziłem, że jako Sindbad żeglarz wystarczająco długo podróżowałem już przez przestworza i szybko rozplątałem turban. Widziałem jeszcze, jak ptak zagłębił potężny dziób w poszycie leśne i wydobył coś, co porwał w szpony. Zajęty rozsupływaniem węzłów, nie zwróciłem na to bacznej uwagi. Nagle znów słońce schowało się i ujrzałem nad sobą rucha, który odlatywał, trzymając w szponach ogromnego węża. Byłem szczęśliwy, widząc, jak myśliwy i zdobycz oddalają się ode mnie. Rozejrzałem się po okolicy. Gdzie ja jestem? Zastanawiałem się. Co za pułapki mnie tu czekają? Moje najgorsze przypuszczenia znalazły potwierdzenie. Znajdowałem się w głębokiej dolinie, w której nie było wyjścia, gdyż otaczały ją strzeliste ściany skalne. Nie mogłem powstrzymać łez. Jestem uwięziony. Allah mnie opuścił. Szlochałem. W tym momencie zauważyłem, że moje łzy błyszczą szczególnie. Gdy spojrzałem na ziemię, zobaczyłem, że pokryta jest diamentami. Gdzie nie spojrzałem, wszędzie lśniły kosztowne kamienie. Teraz zrozumiałem, gdzie się znalazłem.
Byłem w legendarnej Dolinie Diamentowej. Słyszałem wiele opowieści o tym miejscu. Nigdy jeszcze nikt żywy nie opuścił tego miejsca. W opowieściach mówiono, że każdego diamentu pilnuje jedna ogromna żmija. Drżałem z przerażenia, ponieważ jednak nie mogłem dostrzec żadnego z potwornych węży, zebrałem tyle kamieni, ile tylko mogłem unieść. Pod wieczór wypełniłem najpiękniejszymi diamentami wszystkie kieszenie. Znalazłem jaskinię, w której postanowiłem spędzić noc. Przed wejściem leżał ogromny głaz, którym udało mi się zamknąć otwór. Tu nie zaskoczy mnie podczas snu żadna żmija. Byłem bezpieczny. Już zasypiałem, gdy usłyszałem jakiś ruch w głębi jaskini. Poderwałem się i wpatrywałem się przerażony w ciemność. Wpierw dojrzałem dwa płonące blaskiem zielone ogniki, a w chwilę później zobaczyłem całe mnóstwo tych światełek. Na Allaha! Zawołałem. To są oczy! To pewnie żmija z młodymi! Popędziłem do wejścia i odsunąłem kamień, słysząc ohydny syk węży tuż za moimi plecami. Walczyłem o życie. Potykając się i upadając, dotarłem na dno doliny. Biegłem najszybciej, jak mogłem, gdy nagle poczułem, że coś chwyta mnie za koszulę. To twój koniec, Sindbadzie, pomyślałem. Ciągle jeszcze przebierałem nogami, lecz moje stopy nie dotykały już ziemi. Znów wzniosłem się w powietrze. Przestraszony, podniosłem głowę, sądząc, że to ruch powrócił. Tym razem nie był to jednak ten potworny ptak, lecz potężny orzeł. — Allahu, zmiłuj się nade mną! — zawołałem. Wpierw o mało nie zgniótł mnie ogromny ruch, później goniły mnie straszliwe żmije, a teraz ten orzeł rzuci mnie na pożarcie swoim młodym. Bez widocznego wysiłku orzeł wzniósł się ponad góry i poszybował wprost nad otwarte morze. Usiłowałem wyczerpnąć się z jego szponów, gdyż wolałem utonąć, niż dać się poćwiartować przez jego młode. Jednak mój trud był daremny. Orzeł nie rozluźnił uścisku. Pod nami ujrzałem stały ląd i zacząłem przygotowywać się na śmierć. Orzeł zniżył swój lot i zobaczyłem jego gniazdo. Cztery wygłodniałe dzioby wyciągały się już w moją stronę. Wówczas usłyszałem krzyk. Byliśmy już nisko nad ziemią i potężny ptak zadrżał. Jeszcze jeden krzyk i orzeł rozluźnił chwyt. Po trzecim okrzyku puścił mnie. Zacząłem spadać na ziemię. Co się teraz ze mną stanie? Myślałem. Być może tym razem zostanę rozdeptany przez słonia? Spadłem wprost w gęste krzaki. Obok nich stał mężczyzna i przypatrywał mi się ze zdumieniem. Kim jesteś, niezwykły podróżniku? Zapytał mnie, gdy wyczołgałem się z krzaków. To właśnie krzyki tego mężczyzny spowodowały, że orzeł przestraszył się i upuścił mnie. Jestem Sindbadem żeglarzem, odpowiedziałem. A to jest, mam nadzieję, szczęśliwe zakończenie mojej przygody. I opowiedziałem mężczyźnie, co mnie spotkało. Miałeś ogromne szczęście, rzekł w zadumie mężczyzna. Nigdy dotąd nikt nie wydostał się z Doliny Diamentowej. Diamenty! Zupełnie o nich zapomniałem. Opróżniłem kieszenie. Wraz z moim drogocennym ładunkiem byłem uratowany. Mężczyzna wpatrywał się w lśniące kamienie. Cóż za cudowne diamenty! Wykrzyknął. Żaden król nie jest bogatszy od ciebie! W tym momencie pragnąłem jedynie jak najszybciej powrócić do Bagdadu. Otrzymasz połowę diamentów, przyrzekłem, jeśli znajdziesz mi statek, który zawiezie mnie do ojczyzny. Nie ma łatwiejszego. Nie ma nic łatwiejszego, odpowiedział mężczyzna. Jestem kapitanem statku, który stoi zakotwiczony u brzegów tej wyspy. Jutro odpływamy. Możesz płynąć z nami. W ten sposób znalazłem się w drodze do ojczyzny. Na wyspach, na których się zatrzymywaliśmy, wymieniałem diamenty na inne towary
I gdy wreszcie przybyliśmy do Bagdadu, byłem znów bogatym człowiekiem. Moja rodzina i moi przyjaciele powitali mnie serdecznie, a gdy usłyszeli o moich przygodach, zażądali obietnicy, że już nigdy nie wyruszę w morze. Uradowany szczęśliwym powrotem, przyrzekłem im to. Przez wiele miesięcy żyłem w Bagdadzie szczęśliwy i radosny. Stałem się sławny z powodu moich przygód, a ludzie przychodzili, by wysłuchiwać moich opowieści. Stałem się leniwy i gruby. Powoli jednak zacząłem odczuwać żal, zatęskniłem za podróżami. Rodzina usiłowała wpłynąć na mnie, lecz moje przerażające spotkania z ruchem, żmijami i orłem zatarły się w pamięci. Tak właśnie wyglądała druga przygoda Sindbada żeglarza. I co? Jak myślicie, czy Sindbad pojedzie dalej? Czy straszne przygody, które spotkały go w tej podróży, jednak sprawią, że się rozmyśli? Zobaczymy. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie. Takie były przygody Sindbada żeglarza. Odłożymy sobie jego przygody na kolejny tydzień. A przed nami ponownie konik Garbusek. I kolejny etap przygód konika Garbuska oraz jego przyjaciela i pana Iwana, zwanego inaczej Wanią. Ostatnio bardzo dużo przeczytaliśmy, a dzisiaj czeka nas część druga. W bajce treść się szybko zmienia, wolniej biegną wydarzenia. Posłuchajcie, chrześcijanie, co się z Wanią dalej stanie. Chociaż rzecz nie była prosta, na królewski dwór się dostał, jest koniuszym, choć dni płyną, nie zatęsknił za rodziną. Ni za wioską, ni za chatą, jakby nie miał czasu na to, zresztą cóż mu po rodzinie. Wania ma tu pełne skrzynie pięknych ubrań, zaś bucików jeszcze więcej, wprost bez liku. Jada słodko, sypia długo, rad, że został cara sługą. Po miesiącu los tak zdarzył, stary ochmistrz zauważył, dodam tu ze swojej strony, ochmistrz ten był przełożonym służby cara przez lat parę, z pochodzenia zaś bojarem. Co dzień myślał już od rana, jakby pozbyć się Iwana. Może nawet wisieć będę, lecz wykurzę stąd przybłędę. Mawiał często po cichutku, śledził stajnie, lecz bez skutku kryjąc podstęp, sam się starał postępować jak niezdara. By rzec Wani w pewnym czasie, precz ze dworu, ty brudasie. Witaj, Asio. Po miesiącu los tak zdarzył, stary ochmistrz zauważył, że choć Wania w dzień czas trwoni i nie czyści swoich koni, oba konie burosiwe są niezwykle urodziwe. Czyste, dobrze nakarmione, grzywy mają zaplecione, grzywki spięte w pięknych lokach, sierść jak jedwab lśni na bokach. W żłobach świeże leży ziarno, jakby je ktoś z pola zgarnął, a w poidłach, tuż pod spodem, pełno słodkiej wody z miodem. Ochmistrz myśli, czekaj, ach ty, widać z piekłem masz konszachty, pewnie jakiś skrzat cierpliwy pozaplatał koniom grzywy. Już ja, bratku, cię nakryję, sznuru kręcę na twą szyję. Mam już cały pomysł w głowie. Car się wielu rzeczy dowie, wkrótce już mu udowodnię koniuszego ciężkie zbrodnie. Z tego jasno wszak wynika, żeś jest sługą czarownika. Witaj, Adamie. Gdy zmierzch zapadł ponad krajem, ochmistrz, były rządca stajen, niedaleko koni obu, skrył się w jednym z większych żłobów. Północ.
rachmistrz zaś rad nierad czeka. Strach mu dech zapiera, na wpół żywy w owsie siedzi i przez szparkę stajnie śledzi. Czeka, czeka osowiały, wtem drzwi głucho zaskrzypiały, jeden z koni się poruszył i do stajni wszedł koniuszy. Na zasówkę drzwi zamyka, kładzie czapkę do cebrzyka i wyjmuje uśmiechnięty, w trzy gałganki zawinięty, carski skarb na czasy owe. Piękne pióro, żar ptakowe. W całej stajni widno, jasno. Ochmistrz może by i wrzasnął, lecz ze strachu zadrżał cały, aż się ziarna posypały. A tymczasem gość nie zwleka. Włożył pióro do sąsieka i z uciechy klaszcząc w dłonie zaczął czyścić oba konie. Plecie grzywy, piosnki śpiewa, niczego się nie spodziewa. Ochmistrz zaś ukryty w żłobie, w strachu nie wie, co ma robić. Przez powieki przymrużone patrzy z lękiem w wani stronę. Ach tak, wreszcie zamamrotał. Źle się skończy ta robota. Car się jutro wreszcie dowie, co ukrywasz w głupiej głowie. Doczekamy tylko świtu i nie wrócisz więcej ty tu. Wania ani się nie spodziewa. Plecie grzywy, piosnki śpiewa, chwali koni swych urodę, do poideł wlewa wodę, sypie w żłoby ziarno świeże i do koni znów się bierze. Wreszcie ziewnął. Pióro schował, wiązkę siana przygotował i legł na niej obok koni, kryjąc czapkę tuż przy skroni. Świt rozjaśnił błękit nieba. Ochmistrz z owsa się wygrzebał, słyszy, Wania mocno chrapie. Czekaj, bratku, tu cię złapię. Po cichutku się zakrada wprost do czapki. Rękę wkłada, chwyta pióro, wielce rad i już zginął po nim ślad. Ledwie car otworzył oczy, już ku niemu ochmistrz kroczy, o podłogę stuknął głową i rzekł, panie, pozwól słowo, ważne niosę ci nowiny, więc mi z głowy nie ucinaj, zanim każesz mnie wychłostać, pozwól chwilkę z sobą zostać. Zgoda, słucham twoich słów, tylko szczerą prawdę mów. Znasz mnie przecież wiele lat, mam na kłamców tęgi bat. Ochmistrz zebrał wszystkie siły i zawołał. Carze miły, wierz mym słowom, bardzo proszę, pod przysięgą ci donoszę. Każdy o tym wie, że Iwan przed twym okiem coś ukrywa. To nie żadne skarby złudne, lecz żar ptaka pióro cudne. Pióro cudne? O przeklęty, nie pomogą mu wykręty, skradł je, chociaż był bogaty. Weźmie za to tęgie baty. Na to ochmistrz. Miły panie, wiem coś jeszcze o Iwanie. Iwan chwali się wśród ludzi, co zgorszenie wielkie budzi, że dostarczy ci żar ptaka, jeśli twoja wola taka. Tu się ochmistrz nisko skłonił i carowi dał na dłoni niebywałe w swojej krasie pióro. Istny cud, żar ptasie. Car oglądał je w podziwie. Śmiał się, gładził ręką tkliwie, gryzł koniuszek, smak próbował, do szkatułki wreszcie schował i zawołał. Hej, dworzanie, niech przede mną głupiec stanie! Zawezwany wprost od koni, Wania się przed carem skłonił i zapytał w tejże chwili, po coście mnie obudzili? Car przymrużył oko lewe i powstając z wielkim gniewem krzyknął. Milczeć! Nic nie gadać! Masz mi tylko odpowiadać! Doszło do nas, że bezprawnie uszczuplając skarb nasz jawnie, tyś żar ptaka pióro jasne ukrył jakby swoje własne. Carem jestem, nie bojarem. Biada, jeśliś przebrał miarę.
Wania zmieszał się troszeczkę, lecz do cara rzekł: Chwileczkę! Skąd się o tym dowiedziałeś? Czapki mej nie oglądałeś? Tyś nie prorok, bez wątpienia możesz wsadzić do więzienia, możesz kazać mnie wychłostać, lecz skąd mam to pióro dostać? Lepiej ze mną się nie drażnij. Mówię przecież najwyraźniej. To są plotki niebywałe, bo ja pióra nie widziałem. Tu car zerwał się z posłania, wziął szkatułkę, krzycząc: Wania! Upór nic ci nie pomoże, gdy szkatułkę tu otworzę. Już otwarta, popatrz teraz. No, o! I po cóż się wypierasz? Drżąc jak listek w czasie burzy, Wania spojrzał, brwi nachmurzył, czapka z rąk mu wyleciała. Cóż, nauczka się przydała? Car zawołał. Chyba dość ci? Panie, błagam litości. Chciej wybaczyć, nie czyń krzywdy. Nie ukłamię ci już nigdy. Krzyknął Wania w wielkiej trwodze i legł plackiem na podłodze. Kara na ten raz cię minie. Zapomnijmy o twej winie, car przemówił. Lecz mój drogi, wiedz, że w gniewie bywam srogi. I wystarczy jedno słowo, by się człek pożegnał z głową. A mam jeszcze sprawę drobną. Przechwalałeś się podobno, że dostarczysz mi żar ptaka, jeśli moja wola taka. Różne ponoć z nas sposoby, więc postaraj się go zdobyć. Wania zerwał się z podłogi. To nieprawda, carze drogi! Nigdy tego nie mówiłem. Pióro? Zgoda. Ja ukryłem. Ale ptaka? Nadaremnie chcesz podstępem wmówić we mnie. Tu carowi drgnęła broda. Na rozmowy czasu szkoda, rzekł. Nie będę mówił wiele. Zanim miną 3 niedziele, masz dostarczyć mi żar ptaka, albo będziesz gorzko płakał. Bo przysięgam na swą brodę, choćbyś nawet wszedł pod wodę. Każę wsadzić cię na pal. Precz mi z oczu. Próżny żal. Wania z płaczem się pokłonił i powrócił do swych koni. Gdy garbusek ujrzał Wanię, chciał rozpocząć przed nim taniec. Nagle ujrzał łzy chłopaka i o mało nie zapłakał. Mów, Waniusza, mówże śmiało. Czy coś złego cię spotkało? Zatroskanym głosem spytał, wnosząc w górę 2 kopyta. Bez namysłu wyznaj szczerze wszystko, co na sercu leży. Czy kłopoty masz ze zdrowiem? Czy dokucza ci zły człowiek? Ja pomogę, póki żyję. Wania objął go za szyję, parę razy pocałował i odezwał się w te słowa. Biada ze mną i to jaka? Mam carowi dać żar ptaka. Komuż troski zwierzę? Komuż? Ty, garbusku, mi dopomóż. Na to konik. Trosk masz wiele, lecz pomocy ci udzielę. Spotkał cię ten los złowrogi, boś nie słuchał mej przestrogi. A pamiętasz moje słowa, gdyś żar ptaka pióro chował. Rzekłem: słuchaj rady szczerej, pióra tego nie zabieraj. Zostaw pióro w lesie, bo nieszczęście ci przyniesie. Widzisz teraz, Wania miły, słowa moje się sprawdziły. Lecz to dla mnie rzecz niewielka, prawdę mówiąc, bagatelka. Gorsze jeszcze przyjdą biedy. Małą usłużność poznasz wtedy. Teraz idź do cara, Wania. I tak powiedz bez wahania. Carze, zanim w drogę ruszę, 2 koryta dostać muszę. Wybornego prosa miarę i butelek wina parę. Skoro tylko dzień zaświta, wyruszymy w świat z kopyta. Wania idzie ku dworowi,
i przedstawia rzecz carowi. Carze, zanim ruszę w drogę, dwa koryta dostać muszę. Wybornego prosa miarę i butelek wina parę. Skoro tylko dzień zaświta, wyruszymy w świat z kopyta. Car rozkazał, by dworzani wypełnili do żony. Jesteś zuch, szczęśliwej drogi. Dnia drugiego, wcześnie z rana, konik krzyknął na Iwana. Gospodarzu, czas już wstawaj, czeka nas niełatwa sprawa. Wstał Waniusza i bez słowa zaczął w drogę się szykować. Wziął koryta prosa miarę i butelek wina parę. Cieplej ubrał się na szchwat, na konika swego wsiadł i z olbrzymią chleba kromką wprost na wschód pojechał łąką, myśląc tylko o żar ptaku. Jadą tydzień. Ani znaku. Wreszcie rankiem dnia ósmego w głębi lasu ponurego konik parsknął. Mój kochany, dojeżdżamy do polany. Na polanie tej jest góra, cała srebrna. Szczyt jej w chmurach. Tu o świcie z różnych szlaków przylatuje moc żar ptaków. Pić ze źródła czystą wodę. Tu najlepiej do nich podejść. I garbusek po tych słowach na polanę pocwałował. Cóż za łąka, zieleń płowa, ciemna, jasna, szmaragdowa, lekki wietrzyk nad nią wieje, iskierkami rosę sieje. Wśród zieleni tej bogatej przecudowne rosną kwiaty, a na środku, aż w obłoki, pnie się góry szczyt wysoki. Jakbyś chmur zastępy zebrał. Stoi cała góra srebrna, słońce blaskiem swych promieni złoci górę i czerwieni. Każda krawędź iskry wznieca, a szczyt pali się jak świeca. Koń garbusek po szczelinach na szczyt góry już się wspina. Przebrnął jedną, drugą milę i zatrzymał się na chwilę. Słuchaj, Wania, chłopcze drogi, chłopcze chwacki, tu się szykuj do zasadzki. Najpierw zmieszaj należycie wino z prosem w tym korycie. Słuchaj rad swojego sługi, sam się skryj w korycie drugim. I uważnie patrz ukradkiem. Dziwnych zdarzeń będziesz świadkiem. Zanim zorza blask roznieci, stado ptaków tu przyleci. Nakarmione naszym prosem, zaczną krzyczeć dziwnym głosem. Wtedy, jeśliż nie pokraka, najbliższego chwycisz ptaka, a gdy chwycisz, Wania miły, krzycz pomocy! Z całej siły. Ja ci zręczność swą okażę. A jeżeli się oparze? Wania nasz garbuska spytał, sypiąc proso do koryta. Już wiem, włożę rękawice, wtedy nawet ogień chwycę. I nie wdając się w rozmowę, pod koryto wlazł dębowe, chociaż bardzo niecierpliwy leży cicho, jak nieżywy. Północ. Szumią drzewa w lasku. Nagle cała góra w blasku. Widno wokół jak w południe. To żar ptaki świecą cudnie. Lecą, krzyczą dziwnym głosem, przywabione smacznym prosem. Leżąc obok pod korytem, Wania śledzi je z zachwytem. Patrzy, dłoń zanurza w trawie, a tak sam do siebie prawi. Czekaj, ty diabelska siło, ileż was tu się zjawiło? 50 to nie mało. Gdyby wszystkie się złapało, to bym pięknie się obłowił. Strach pomyśleć człowiekowi, nóżki światłem lśnią czerwonym, istny śmiech, to ich ogony, kury takich nie miewają, a blask, jaki rozsiewają, jak ojcowski piec, gdy płonie. Po tych słowach zatarł dłonie nasz Waniusza chłopak chwacki i wyślizgnął się z zasadzki. Pełzł przez chwilę na czworakach, a i za ogon chwycił ptaka. Hej, garbusku karogniady, pomóż mi, bo nie dam rady. Trzymam ptaka z całej siły, pomóż mi, garbusku miły. Przybył konik na zawołanie i pochwalił zręczność Wani. Przyjm uznania, szczere słowa. Ptaka zaś do worka schowaj. Worek skarb nie lada kryje. Lepiej zawieź go na szyi. Czas w powrotne ruszyć szlaki. Pozwól mi nastraszyć ptaki, mówi Wania. Patrz, koniku, ileż ich tu. Prost bez liku.
i chwyciwszy worek w dłonie, całe stado z drzewa zgonił. Siejąc blask niebyle jaki, poderwały się żar ptaki. Złote koło zakreśliły i za chmury się ukryły. Kiedy wrócą? Nie wiadomo. Trzeba wracać już do domu. Wania cenny skarb przytroczył i na konia zręcznie wskoczył. Wnet do celu przyjechali. Mam cię ganić, czy cię chwalić? Rzekł car. Czekam odpowiedzi. I ochmistrza bacznie śledzi. Ten zaś, wzniósłszy w górę łokcie, jął ze strachu gryźć paznokcie. Wtedy Wania odparł dumnie. Żar ptak siedzi w worku u mnie. Więc go pokaż. Nim pokażę, rozkaż panie, niechaj straże zamkną wszystkie okiennice, by ogarnął mrok świetlicę. Na to car rzekł. Hej, do dzieła! Okiennicy straż zamknęła, Wania złożył wór na stole. No, wylatuj, mój sokole! Żar ptak taki blask roztoczył. Że poraził wszystkim oczy. Car się zaczął głośno żalić. Święci pańscy, dwór się pali! Straż ogniową zawołajcie! Ściany wodą polewajcie! To nie pożar, carze, słuchaj! To z żar ptaka jasność bucha! Tu się Wania zaniósł śmiechem. Widzisz, jaką cię uciechę dziś sprawiłem, mości panie? Na to car rzekł. Mądre zdanie! Bardzo kocham dziś Waniuszę, rozweselił moją duszę. A że jestem wdzięczny szczerze, będziesz moim masztalerzem. Cóż, przegrałem z tym hultajem. Ochmistrz, były rządca stajem, zamamrotał tak pod nosem, lecz policzę się z młokosem. O, nie zawsze ci się uda pokazywać takie cuda. Nie unikniesz mej zapłaty. Ja cię wpędzę w tarapaty. W 3 tygodnie od dnia tego u kucharza zamkowego w wieczór, kiedy pracy mało, parę osób się zebrało. Miód z dzbanuszków popijali i o dziwach rozprawiali. Pewien sługa rzekł z zapałem. Piękny prezent dziś dostałem. Cudną książkę od sąsiada. Jest niewielka, lecz powiadam, choć 5 bajek tylko mieści, za to ile w nich jest treści? Wprost nadziwić się nie można, gdy się wszystkie bajki pozna. Tu zabrała głos gromada. Przyjacielu, opowiadaj! Mam do tego szczere chęci, tylko którą? Bo jest 5 ich. Pierwsza bajka jest o bobrze. Tę o carze też znam dobrze. Trzecia... Pamięć mi nie służy. Wiem już. Trzecia o podróży. Czwarta jest o księciu śmiałym. Piąta... Zapomniałem. Nie przypomnę, mimo chęci. Choć po głowie mi się kręci. No to zostaw ją. A może o ślicznotce w ciemnym boże? Racja, zgadłeś, mój kuzynie. 5 jest o cud dziewczynie. Wybierajcie więc, sąsiedzi, którą mam wam opowiedzieć. Cud dziewczynę, mów nam śmiało. Dość o carach się słyszało, a ślicznotek mało znamy. Chętnie bajki posłuchamy. Wtedy sługa z dumną miną na znak zgody ręką skinął. Gdzie się kończą świata strony, jest ocean niezmierzony. Po tym właśnie oceanie jeżdżą tylko bisurmanie. Stamtąd idzie też nowina, że przebywa tam dziewczyna niezwyczajna białogłowa. Ale córka księżycowa, słońce jest jej starszym bratem. Mówią o niej też poza tym, że ubrana w kubrak krasny, jeździ w złotej łodzi jasnej i zanurza srebrne wiosło, by po falach łódkę niosło. Gra na gęślach dla rozrywki, nucąc pieśni w takt przygrywki. Ochmistrz dłużej już nie słuchał. Wybiegł z kuchni bez kożucha. Prościuteńko ku dworowi sprawozdanie zdać carowi. O podłogę stuknął nosem i zaśpiewał cienkim głosem. Ważne niosę ci nowiny, więc mi głowy nie ucinaj, zanim każesz mnie wychłostać.
Pozwól chwilkę z sobą zostać. Czas do rzeczy. Szkoda słów. Tylko szczerą prawdę mów. Car zawołał, wstając z łoża. Na to ochmistrz. Kilku dworzan u kucharza dzisiaj było i za twoje zdrowie piło. Jakiś sługa z nami siedział. Wreszcie bajkę opowiedział. Bajkę, która w świecie słynie o niezwykłej cud dziewczynie. Wtedy Iwan Niedołęga na twą brodę nam przysięgał, że zna dobrze tę ptaszynę. Tak on nazwał cud dziewczynę. I dostarczyć ją z daleka na twój carski dwór przyrzekał. Szczera prawda! Wierzaj, panie! Wezwać mi tłumacz talerza! Gniewnym głosem car zawołał. Nim się ochmistrz skłonić zdołał, już posłańcy w jednej chwili do Iwana popędzili i przerwawszy mu sen błogi, znów przywiedli w dworskie progi. Car tak zaczął. Mój Waniusza! Doszła wieść do naszych uszu, różne mówią mi osoby, że przechwalasz się, jakobyś jakąś inną znał ptaszynę, krótko mówiąc, cud dziewczynę. No to Wania. Skąd te słowa? To wyraźna jest obmowa. Alboś to uroił we śnie, lecz nie uda ci się zwieść mnie. Tu carowi drgnęła broda. Na rozmowę czasu szkoda. Rzekł. Nie będę mówił wiele. Jeśli mi we trzy niedziele nie dostarczysz cud dziewczyny, nie daruję ci twej winy i przysięgam na swą brodę. Choćbyś nawet wszedł pod wodę, każę wsadzić cię na pal. Precz mi z oczu, próżny żal. Wania z płaczem się pokłonił i powrócił do swych koni. Mów, Waniusza. Mówże śmiało, czy coś złego cię spotkało? Głos Garbuska go przywitał. Możeś chory, konik pytał. Co przede mną znowu kryjesz? Wania objął go za szyję. Parę razy pocałował i odezwał się w te słowa. Pewnie z ręki cara zginę. Mam mu zdobyć cud dziewczynę. Któż komuś? Troski zwierzę komuż? Ty, Garbusku, mi dopomóż. Na to konik. Trosk masz wiele, lecz pomocy ci udzielę. Spotkał cię ten los złowrogi, boś nie słuchał mej przestrogi. Dla mnie jest to rzecz niewielka, prawdę mówiąc bagatelka. Gorsze jeszcze przyjdą biedy, mą usłużność poznasz wtedy. Teraz idź do cara Wania i tak powiedz bez wahania. Nim po cud dziewczynę ruszę, dwa obrusy dostać muszę. Namiot złotem wyszywany, smakołyki nadziewane według wzoru zamorskiego i bakalii oprócz tego. Wania idzie ku dworowi i przedstawia rzecz carowi. Nim po cud dziewczynę ruszę, dwa obrusy dostać muszę. Namiot złotem wyszywany, smakołyki nadziewane według wzoru zamorskiego i bakalii oprócz tego. Dobrze, zgoda, mój Waniuszka. Car zawołał, wstając z łóżka i rozkazał, by dworzanie wypełnili to żądanie. Potem rzekł z uśmiechem błogim. Jesteś zuch, szczęśliwej drogi. Dnia drugiego, wcześnie z rana, konik krzyknął na Iwana. Gospodarzu, czas już, wstawaj, czeka nas niełatwa sprawa. Wstał Waniusza i bez słowa zaczął w drogę się szykować. Wziął obrusy wraz z namiotem, smakołyki i kompoty, według wzoru zamorskiego i bakalie oprócz tego. Wszystko razem zapakował, związał sznurkiem, w worek schował, cieplej ubrał się na szchwat, na konika swego wsiadł i z olbrzymią chleba kromką wprost na wschód pojechał łąką, myśląc wciąż o cud dziewczynie. Jadą, a czas płynie. Wreszcie rankiem dnia ósmego, w głębi lasu ponurego, konik dał znak swemu panu. Blisko stąd do oceanu, gdzie dziewica urodziwa przez rok cały w łodzi pływa. Dwakroć tylko w owym czasie na brzeg schodzi w pełnej krasie. Właśnie jutro przyjdzie do nas. O czym zresztą się przekonasz? Dzielny konik po tych słowach ku brzegowi pocwałował.
gdzie dopływał już z oddali biały grzebień groźnej fali. Już z konika Waniaś zsiadał, kiedy konik tak powiada. Rozbij namiot, a w namiocie na obrusach złóż łakocie i przysmaki. I zonę najwspanialej, zrób to wszystko, no a potem sam się połóż za namiotem. Widzisz, płynie łódka chyża. Cud dziewczyna już się zbliża. Wnet w namiocie. Wnet w namiocie twym się skryje. Gdy przekąsi i popije, zaraz weźmie się do grania. Wtedy ty, pamiętaj Wania, bez namysłu wejdź do środka. Chwyć i nasza już ślicznotka. Tylko trzymaj z całej siły i pomocy. Krzycz, mój miły. Ja w tej samej chwili prawie na usługi twe się zjawię i wrócimy. Lecz uważaj, bo się przecież różnie zdarza. Wtedy nie unikniesz wielkiej biedy. Pomknął konik. Po tych słowach Wania się za namiot schował i wydubał w nim szczelinę, by podglądać cud dziewczyny. Minął czasu okres krótki. Piękne dziewczę wyszło z łódki i z gęślami, krocząc śmiało, do namiotu się dostało. Więc to jest cud dziewczyna. Wania dziwić się zaczyna. Bajka mówi o niej przecież, że jest najpiękniejsza w świecie i niezwykłe ma zalety, a ta brzydka jest, niestety. W pasie cienka na 3 cale i rumieńców nie ma wcale. Nóżki, można rzec, nóżeczki, małe jakby u laleczki. Niech się kocha w niej kto zechce, ja jej nawet darmo nie chcę. Wtem dziewczyna grać zaczęła. Pieśń tak słodka popłynęła, że Waniusza w jednej chwili ku murawie głowę schylił i wsłuchany w głos upojny w sen zapada najspokojniej. Zachód cicho się dopalił, gdy garbusek gdzieś z oddali przybiegł i nad Wani głową zarżał, po czym rzekł surowo: śpi, Waniusza, śpi łaskawy i przysypiaj własne sprawy, car ci tego nie przebaczy. Wania zerwał się w rozpaczy. Nad nieszczęsnym swoim losem zaczął prosić drżącym głosem: przebacz mi i broń od krzywdy, już nie zaśpię więcej nigdy. Lepiej niech ci Bóg przebaczy, krzyknął konik i tłumaczy. Zło naprawisz. Jak? Wyjaśnię. Tylko biada, jeśli zaśniesz. Jutro rankiem. Prosto z brzegu do namiotu złocistego znów wejdzie cud dziewczyna, by wychylić kielich wina. Jeśli wtedy zaśniesz, bracie, własną głową to przypłacisz. Tu się konik w lesie schował. Wania ruszył zaś bez słowa szukać gwoździ w płytkiej wodzie. Z roztrzaskanych starych łodzi, aby kłuć się w takiej chwili, gdy do snu się głowę chyli. Raniuteńko dnia drugiego do namiotu złocistego cudne dziewczę płynie w łodzi. Już się zbliża, na brzeg schodzi i z gęślami krocząc śmiało do namiotu się dostało. Cud dziewczyna grać zaczęła. Pieśń tak słodko popłynęła, że Waniusza nasz po chwili znowu głowę do schnu schylił. Wtem się ocknął i zawołał: teraz umknąć mi nie zdoła. Znam ja, szelmo, twoje cuda. Drugi raz ci się nie uda. Wbiegł do środka, nic nie pyta, tylko długi warkocz chwyta. Hej, garbusku, karo gniady, pomóż mi, bo nie dam rady. Konik zjawił się od razu. Zuchem jesteś, gospodarzu. Siadaj na mnie, Wania miły. Trzymaj zdobycz z całej siły. Dojeżdżają do stolicy. Car już czeka na ulicy. I ślicznotkę wśród gawiedzi osobiście na dwór wiedzie. Pod baldachim przebogaty, haftowany w piękne kwiaty. Oczy patrzy jej ciekawie i słodziutkie słówka prawi. Dziewczę cudne, powiedz słowo, czy się zgadzasz być carową? W chwili, kiedy cię ujrzałem, z duszy, z serca pokochałem. Twoje oczy tak migocą, że mi spać nie dadzą nocą, a gdy biały dzień nastanie, będą dręczyć niesłychanie. Słówko powiedz mi łaskawie. Najwspanialsze gody sprawię. Ślub weźmiemy jutro z rana. Czy się zgodzisz? Mów, kochana. Jaka smutków twych przyczyna. A tymczasem cud dziewczyna nie odzywa się ni słowem,
i odwraca na bok głowę. Car obrazy nie dostrzega, dalej prosi i nalega. Wreszcie, rzecz to niesłychana, upadł przed nią na kolana i rozgadał się na nowo. Powiedz chociaż jedno słowo, powiedz, czy cię rozgniewałem tym, że bardzo pokochałem? Opłakany ty mój losie, rzekło dziewczę z żalem w głosie. Możesz mnie za żonę pojąć, jeśli spełnisz prośbę moją i w 3 dni na oceanie pierścień mój odnajdziesz, panie. Car zawołał po namyśle. Wezwać Wanię, jego wyślę. Wania zjawił się na dworze. Car usiedzieć już nie może i powiada. Mój Waniusza, na ocean prędko ruszaj. Tam w przepastnej wód głębinie zginął pierścień cud dziewczynie. Jeśli znajdziesz pierścień w wodzie, nie zapomnę o nagrodzie. Panie, jeszcze z tamtej drogi utrudzone w lokę nogi, a ty znów mi każesz ruszać. Smutnym głosem rzekł Waniusza. Oj, nie lubię takich leni. Przecież wiesz, że chcę się żenić. Więc się dłużej nie opieraj, prędzej w drogę się wybieraj. Wania szepnął. Więc odchodzę. Hej, posłuchaj. A po drodze głos dziewczyny go dogonił. Żebyś nisko się pokłonił mojej matce i zapytał, czemu od 3 dni ukryta w swym pałacu szmaragdowym nie wychyla jasnej głowy. Czemuż, chociaż poprzez chmurki nie ogląda swojej córki? Czemu brat mój wciąż markotny, otulony w chmurze słotnej, gdzieś po niebie się przemyka i nie przyśli mi promyka? Nie zapomnij. Nie zapomnę. Jeśli o tym sobie wspomnę, lecz wyjaśnić chciej poza tym, kto jest matką, a kto bratem, bo już mylić się zaczynam. Na to rzekła cuty dziewczyna. Księżyc – matka, słońce – brat. Wróć za 3 dni, jeśliś chwat. Car zalotnik tak dorzucił. Wania trochę się zasmucił i nie mówiąc ani słowa, wprost do stajni się skierował. Mów, Waniusza, mówże śmiało. Czy coś złego cię spotkało? Spytał konik zatroskany. Źle, garbusku mój kochany, woli cara nic nie zmieni, bo zachciało mu się żenić. Na ocean mnie wygania. I co dalej, drogi Wania? Dał mi 3 dni czasu tylko, a tu chwilka mknie za chwilką. Kiedyż pierścień z dna dostanę? A w dodatku mój kochany z woli cienkiej cud dziewczyny mam pojechać w odwiedziny na dwór słońca i księżyca. To mnie wcale nie zachwyca. Na to konik. Rzecz niewielka, prawdę mówiąc bagatelka, gorsze jeszcze przyjdą biedy. Mą usłużność poznasz wtedy, teraz idź już spać, nie zwlekaj, bo nas długa droga czeka. Gdy świt niebo zarumienił, wziął chleb Wania do kieszeni, cieplej ubrał się nasz chwat, na konika swego wsiadł i pojechał znowu w drogę. Dajcie spocząć. Już nie mogę. No właśnie. Tak się kończy druga część opowieści o koniku garbusku. I całe szczęście, bo ja naprawdę powoli już przestaję mówić. Jak sami słyszeliście, bajka o koniku garbusku jest długa. Każda część dosyć długo trwa, ale opisuje też bardzo dużo różnych rzeczy. Co się działo w tym rozdziale, w tej części opowieści o koniku garbusku? Jeżeli pamiętacie z pierwszej części książki pana Piotra Jerszowa, który napisał tę książkę w XIX wieku, czyli
bardzo dawno temu Wania, najmłodszy syn rolnika, znalazł zaczarowanego konia. Ten zaczarowany koń obiecał mu, że jeżeli go wypuści i pozwoli mu żerować na polu ojca, przekaże Wani dwa przepiękne rumaki i konika garbuska. Konika, który nie jest może ładny, ale jest konikiem cudownym i rzeczywiście tak się okazało. Kiedy źli, nieuczciwi bracia naszego Wani, czyli Iwana, chcieli sprzedać te piękne rumaki carowi na jego dwór, Wania dzięki pomocy właśnie konika garbuska tak ustawił wszystko pięknie, że został koniuszym, czyli stajennym. Opiekował się końmi w stadninie cara. Z tego miejsca niestety na to, kiedy Wania przyszedł na miejsce koniuszego, odwołano poprzedniego stajennego, który, jak słyszeliście w tej drugiej części, chciał się Wani za to odwdzięczyć, to znaczy chciał mu zrobić na złość i ponownie odzyskać swoją posadę u cara. Żeby to uzyskać, robił to dosyć nieuczciwie. Zanosił Cezarowi informację o tym, że Wania coś ma albo coś obiecał. I chociaż były to zmyślone bajki, powodował, że car niejako wyzywał naszego Iwana na pewien pojedynek. Kazał mu robić rzeczy, o których Wania wcześniej nie miał żadnego pojęcia, a ponieważ bał się o swoje życie, gdyby nie wykonał poleceń, które zadał mu car, prawdopodobnie straciłby życie. Dlatego uciekał się po pomoc do swojego przyjaciela, konika garbuska. Konik garbusek za każdym razem powtarzał to, co chyba najbardziej pamiętam ze swojego dzieciństwa, kiedy moja mama czytała mi baśń o koniku garbusku. Rzecz niewielka, prawdę mówiąc bagatelka, gorsze jeszcze przyjdą biedy. Mą usłużność poznasz wtedy. Tak, to właśnie zawsze konik garbusek pocieszał swojego przyjaciela i pana, mówiąc, że tak naprawdę to nie jest problem, że on mu pomoże i Wania nie musi się martwić. Tym razem razem z Wanią zdobywali żar ptaka, czyli ptaka, który przepięknie świecił niczym ogień i swoimi piórami również parzył tak jak ogień. Ponieważ car chciał posiadać żar ptaka, Wania miał go złapać. Niestety ponownie, podobnie jak w pierwszej części, nie do końca usłuchał swojego przyjaciela konika garbuska i trochę wbrew temu, co garbusek mu przekazał, zrobił jeszcze coś innego, coś dodatkowo. To z kolei pociągnęło za sobą następne nieprzyjemności, bo poprzedni koniuszy oczywiście postanowił znowu się pozbyć Wani, który zrealizował pierwsze zadanie i tym razem wysłał go na poszukiwania cudy dziewczyny, która nadpływa jeziorem i gra na gęślach. Gęśle to jest taki instrument ludowy, strunowy, na który najczęściej w
właśnie w okolicach dzisiejszej Rosji przede wszystkim najczęściej pisano na ten instrument kołysanki. Tak więc, kiedy dziewczyna zagrała, Wania zamiast pilnować i porwać dziewczynę, kiedy była na to pora, zasnął. Tym samym sprowadził na siebie kolejną trudność i choć dzięki pomocy konika Garbuska przywiózł dziewczynę na dwór cara, to dostał kolejne zadanie, a tym zadaniem jest wyłowienie pierścienia owej dziewczyny ze środka oceanu, a dodatkowo odwiedzenie jej matki Księżyca i brata Słońca w ich pałacu. Jestem ciekawa, co będzie dalej. Mam nadzieję, że Wy też jesteście ciekawi, jak historia naszego bohatera Wani dalej się potoczy i że z chęcią posłuchacie dalszej opowieści w przyszłym tygodniu. A na dzisiaj to już wszystko. Kochani moi, bardzo się cieszę, że ze mną byliście i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa! Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Trzymajcie się. Pa, pa!